mediatece, proszę Państwa, będzie miała siedzibę biblioteka miejska, czyli zdecydowano, bo około 3000 metrów kwadratowych zajmie siedziba biblioteki. Tu będzie główna wypożyczalnia, czytelnia dla dzieci, czytelnia dla dorosłych, czytelnia dla takiej książki mówione, sale, na których pani dyrektor będzie mogła organizować różne spotkania. I to jest jak gdyby główny użytkownik tego miejsca. W trakcie realizacji sali, która była przewidziana jako sala taka konferencyjna, powstaje na dzień dzisiejszy sala koncertowa. Proszę Państwa, nietypowy kształt sceny, ponieważ tutaj musieliśmy jak gdyby pogodzić możliwości techniczne tego obiektu, możliwości techniczne tej sali i oczekiwaniem użytkowników sali koncertowej. Sala koncertowa czeka jeszcze na najważniejszą rzecz, czyli czeka na krzesła, ale krzesła są już produkowane. To też tam była kwestia, bo to nie jest tylko kwestia doboru krzeseł, to są jeszcze szerokość przejść, to są jeszcze wymagania PPOŚ. Będzie to, no tak jak nam się wydaje, na tej sali około 330 miejsc, ponieważ, proszę Państwa, ja cały czas zwracam uwagę, że my tutaj nie mamy do czynienia z nowym obiektem, tylko my cały czas prowadzimy adaptację. I była to bryła wylana z betonu litego, a zatem równo ścian, teraz po te ściany akustyczne, z każdej strony gdzieś tam nam ucieknie 2-3 centymetry, przez co parametry tej sali no troszeczkę się zmieniają. Niemniej jednak przewidywany termin końca roku w naszej ocenie jest realny. Całość inwestycji to jest około 41 milionów złotych.